Te elementy we wnętrzu zawsze będą ponadczasowe, bo ponadczasowość można zaprojektować w każdej stylistyce. Ponadczasowość jest cechą świetnych wnętrz, jest to zbiór pewnych zasad, które mogą pasować do wszystkiego, niezależnie od kolorystyki, od kształtu, od projektu, od tekstury, czy chociażby samego designu. A gdybym ponadczasowość mogła wpisać na przykład we wnętrzarskie trendy, to z całą pewnością byłaby ona moim numerem jeden. Ale co zrobić, no i jak to zrobić, żeby wnętrze, które projektujemy, czy w którym mieszkamy, było ponadczasowe? Zostań ze mną do końca odcinka, a na pewno dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. Partnerem kanału jest firma Brainhouse, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli tworzy profesjonalne, inteligentne domy, mieszkania oraz siedziby firm. Link do partnera znajdziesz w opisie pod tym odcinkiem. A dzisiejszy film zaczniemy od podłogi w szachownicę, która paradoksalnie wcale nie musi być w bardzo kontrastujących kolorach, czyli w czerni oraz w bieli, chociaż akurat to zestawienie jest jak najbardziej ponadczasowe, bo zarówno czarny, jak i biały są tymi kolorami, które nie wyszły, nie wychodzą i nie wyjdą z mody. Ale podłoga taka może wyglądać absolutnie fenomenalnie, również w zestawieniu na przykład z szarościami, z beżami czy też z brązami. Jeżeli wybierasz jakieś konkretne kolory do takiej szachownicy, na przykład biel czy brąz, upewnij się, że inne elementy w Twoim wnętrzu również będą miały podobną kolorystykę, żeby cała przestrzeń była spójna. I jest to też jeden z tych elementów, które świadczą o naprawdę bardzo dobrze urządzonych wnętrzach. Czasami taka mocno kontrastująca podłoga nie będzie wcale dobrze wyglądała w każdym wnętrzu, bo może być ona zbyt intensywna. Dlatego wybór bardziej stonowanych, przygaszonych, subtelniejszych kolorów może być ciekawą, elegancką i przede wszystkim ponadczasową opcją. Mam też wrażenie, że ten konkretny układ podłogi bardzo ładnie wygląda na przykład w korytarzach, w przedpokoju czy w wiatrołapie, czyli w pomieszczeniach, które są dosyć wąskie. Natomiast moim zdaniem nieco gorzej prezentuje się on na takich dużych, otwartych przestrzeniach, no bo momentami może to wyglądać trochę jak szachownica, w takim sensie planszy. Co nie zmienia faktu, że wciąż taki układ podłogi wygląda bardzo elegancko i jest on ponadczasowy. Ten punkt, mam wrażenie, ma wielu zwolenników, ale także wielu przeciwników, a jest to sztukateria, czyli ozdobne listwy ścienne czy przysufitowe, które wprowadzają taki subtelny, elegancki element dekoracyjny do przestrzeni. W zależności od samej stylistyki tych listew może nadawać wnętrzu bardziej nowoczesnego, eleganckiego charakteru albo tego klasycznego. Ale tutaj taka sugestia ode mnie. Odnoszę wrażenie, że im subtelniejsze są te listwy, tym będą one lepszym rozwiązaniem w takiej długoterminowej perspektywie. No i z całą pewnością one bardziej pasują też do tej współczesnej stylistyki. Jednak niewątpliwie są świetnym elementem, który wprowadza subtelne, ozdobne akcenty, który tworzy dodatkowy wymiar, dodatkową głębię we wnętrzu, co sprawia, że całość staje się bardziej urozmaicona, ale nie musi być ona wcale przesadzona i przesadnie ozdobna. A Ty do jakiej grupy się zaliczasz? Zwolenników czy przeciwników sztukaterii? Daj znać w komentarzu. Przejdźmy teraz do drewna i do drewnianych podłóg. Ale mówiąc drewniane, nie mam na myśli wyłącznie naturalnego drewna, ale również panele, które w dzisiejszych czasach to drewno potrafią naprawdę świetnie imitować. I w pewnych przypadkach uważam, że są one nawet dużo lepszym rozwiązaniem niż klasyczne naturalne drewno na podłodze. Niemniej jednak naturalna i neutralna kolorystyka drewna będą zawsze tym, co nie wyjdzie z mody. Ja już wielokrotnie na kanale mówiłam o tym, że bardzo często posługujemy się dosyć błędnie przekonaniem, że drewno jest materiałem ponadczasowym, z czym ja nie do końca się zgadzam, bo o ile sam materiał jest ponadczasowy, o tyle jego kolorystyka, czy też konkretne wyroby i ich design już wcale ponadczasowe nie muszą być. No bo pomyślmy sobie tak, czy w dzisiejszych czasach drewno w kolorze na przykład mahoniowym albo wiśni możemy uznać za ponadczasowe? No nie, dlatego że moda od bardzo wielu lat jest jednak na zupełnie inną kolorystykę. Albo czy na przykład taki mebel będzie wpisywał się w definicję ponadczasowości? No też nie. Więc uważam, że co do zasady mówienie, że drewno zawsze jest materiałem ponadczasowym, jest po prostu błędne, bo wcale takie nie jest. No dobrze, ale w takim razie jakie drewniane elementy albo jego kolorystyka czy stylistyka daje nam tę gwarancję ponadczasowości? Oczywiście im prostsze, tym lepsze. Im subtelniejsze, tym lepsze. Im bardziej neutralne i naturalne, tym lepsze. Czyli na przykład kolor dębu, kolor orzecha z całą pewnością będzie tym, co świetnie będzie
będzie wyglądało przez kolejne lata, ale także oczywiście prosta stylistyka. Dużo dłużej będzie wyglądała świetnie, dlatego właśnie te proste, klasyczne drewniane deski czy też panele będą tym, co w perspektywie naprawdę długich lat może wyglądać bardzo dobrze. Co nie zmienia faktu, że jodełka, która także jest tą klasyką gatunku, również będzie rozwiązaniem, które da nam gwarancję wnętrz, które przez długie lata będzie wyglądało świetnie. Jednak mam wrażenie, że mimo wszystko ta prosta podłoga jest jednak nieco lepszym rozwiązaniem, kiedy myślimy długoterminowo. Klasyką gatunku są także oczywiście gładkie, białe pościele, które wykonane są z dobrych materiałów, które zawsze wyglądają świetnie i co najważniejsze, pasują one do każdej wnętrzarskiej stylistyki. Więc jeżeli masz problem z tym, jaką pościel dobrać w swojej sypialni, wybierz białą, bo gwarantuję, że będzie ona wyglądała w niej pięknie. No i to jest kolejny przykład tego, co jest proste, co jest w odpowiednim kolorze, co wyglądało, wygląda i będzie wyglądać cały czas i niezmiennie, naprawdę rewelacyjnie. Dokładnie z tego samego powodu na przykład hotele używają właśnie białych pościeli, ponieważ ona zawsze wygląda dobrze, wygląda czysto, pasuje do wszystkich wnętrz i do każdych dekoracji. No i oczywiście biała pościel kojarzy się nam właśnie z tą czystością. Moim zdaniem jest to istny must have pięknej, eleganckiej i też ponadczasowej sypialni. A pozostając jeszcze w tematyce gładkich materiałów, taka sama zasada tyczy się gładkich zasłon, które także są tymi, które mogą być uznawane za ponadczasowe. Oczywiście, tutaj materiał i kolorystyka odgrywa naprawdę istotne znaczenie, ale niezależnie od tego, jaki kolor wybierzesz, gładka tkanina zawsze będzie dłużej wyglądała lepiej niż ta, która posiada jakieś liczne, jeszcze na dodatek bardzo wyraziste i duże wzory. I która po stosunkowo krótkim czasie może wyglądać już jednak nieco niemodnie i przestarzale. Kolejną zasadą w przypadku gładkich zasłon jest oczywiście przygaszona, stonowana kolorystyka. Czyli wszystkim intensywnym, rażącym kolorom mówimy absolutnie nie. Tę zasadę możesz także przenieść na inne elementy wnętrzarskie. Możesz wybrać sobie swój ulubiony kolor, ale jeżeli chcesz mieć świetnie urządzone wnętrze, które będzie eleganckie i które będzie wyglądało ponadczasowo, pamiętaj o tym, żeby wybierać przygaszone, stłumione kolory. Niezależnie od tego, czy będą one jasne czy ciemne, nie mogą być rażące, nie mogą być bardzo intensywne i mocno nasycone, bo to nie będzie wyglądało dobrze. A w przypadku niektórych kolorów, takich jak chociażby czerwień, mogą być one również bardzo męczące. Gładkie zasłony dodają takiego eleganckiego akcentu, który nie dość, że jest subtelny, bardzo ładnie ociepla przestrzeń, tłumi dźwięki, no i pełni oczywiście funkcję także zacieniania. Ja osobiście nie do końca jestem zwolenniczką używania wyłącznie naturalnych materiałów w przypadku zasłon czy firan, poza lnem oczywiście, który absolutnie kocham, dlatego że wiele z nich po prostu się gniecie, peelinguje i to wcale nie wygląda już tak ładnie. Dlatego te dodatki sztucznych składników w tych materiałach wcale nie są złą opcją. Vintage, retro, no to oczywiście trendy w aranżacji wnętrz, które polegają na włączaniu w przestrzeń elementów z przeszłości. Koncentrują się one na wykorzystywaniu tego, co ma charakter, co ma historię, co też ma jakąś osobowość do tworzenia wyjątkowego i też stylowego otoczenia. To jest takie tworzenie nostalgicznej atmosfery poprzez dodaniu przestrzeni pewnego uroku, pewnego charakteru, ale ważne jest jednak, żeby takie elementy były używane w sposób przemyślany, żeby były one zrównoważone, na przykład jakimiś nowoczesnymi elementami, po to, żeby uniknąć takiego przestarzałego i zagraconego wyglądu. Ta stylistyka zawsze będzie w modzie, ponieważ dodając tej nostalgii, charakteru do wnętrza, daje się mu też takie poczucie unikalności, dlatego że są to pojedyncze, wyselekcjonowane elementy, których na całe szczęście nie kupi się w każdym sklepie. I właśnie dzięki temu wnętrze od razu staje się oryginalne. Może to być na przykład jakaś piękna lampa, jakiś mebel, fotel, czy inny wnętrzarski dodatek, który z pewnością nada tego niepowtarzalnego uroku. Co więcej, w wielu przypadkach takie rzeczy wykonane są z naprawdę szlachetnych materiałów, co dodatkowo podnosi także ich wartość. No i niesamowite jest także to, że są to rzeczy przekazywane z pokolenia na pokolenie, do których też niejednokrotnie można opowiedzieć absolutnie fascynujące historie. Ja mimo iż uwielbiam nowoczesne wnętrza, jestem ogromną fanką takiej stylistyki, mimo wszystko bardzo lubię stare, pojedyncze przedmioty we wnętrzach, bo one przepięknie przełamują prostotę i często też surowość tych przestrzeni.
zdecydowanie zwracają na siebie uwagę, a samo szukanie takich elementów, na przykład na targach staroci czy gdzieś w internecie, no trzeba przyznać, że jest fascynującym zajęciem. Daj znać, co Tobie udało się kiedyś upolować na takim targu albo w internecie i czy w ogóle lubisz stare przedmioty we wnętrzach. Przypominam jeszcze oczywiście o subskrypcji mojego kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, o kliknięciu przycisku dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które będą regularnie pojawiały się na moim kanale, oraz będzie mi także bardzo miło, jeżeli klikniesz łapkę w górę pod tym odcinkiem, za co bardzo Ci dziękuję. Oczywiście, jak zwykle zapraszam Cię także na nowy odcinek już w kolejny piątek o godzinie 19:30. Tymczasem trzymaj się ciepło, no i do zobaczenia!